10 ciekawostek na temat Rosji. Pierwsza. Oczywiście doskonale wiemy, że Rosja jest największym krajem na świecie, ale Rosja jest też federacją, federacją rosyjską. Dlatego Rosja składa się z 85 podmiotów federalnych, w tym 46 obwodów, 22 republiki, 9 krajów, 3 miasta wydzielone, 1 obwód autonomiczny, 4 okręgi autonomiczne. I musimy pamiętać o jednym, że jedna z tych republik, Republika Jakucka, ma powierzchnię 3 milionów 78 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli jeśli wziąć by ją jako pojedynczy kraj, jako republikę, nie jako część składową Federacji Rosyjskiej, jej powierzchnia dawałaby jej 8 miejsce na świecie, jeśli chodzi o kraj. Więc Rosja to nie tylko największy kraj, ale coś, organizm państwowy składający się z wielu, wielu innych, można powiedzieć, państw, republik. Następnie, obwód kaliningradzki to rosyjska esklawa w Europie Wschodniej. Właściwie można powiedzieć nie wschodniej, tylko w Europie Środkowej. Czyli nasi sąsiedzi. Powierzchnia 15 096 km2, milion mieszkańców. Region bardzo mocno zmilitaryzowany. Można powiedzieć, że to jest część Rosji o najwyższym stopniu militaryzacji. Kolejna ciekawostka, metro. Oczywiście 196 stacji, 377,5 km. Długości 10 stacji znajduje się na powierzchni, 5 stacji znajduje się na mostach i estakadach. Najgłębsza stacja, Park Zwycięstwa, jest 84 metry pod powierzchnią ziemi, a najpłytsza 5 metrów pod powierzchnią ziemi, Pieczatniki. Oczywiście chyba każdy, kto słyszał kiedykolwiek o metrze, słyszał też o metrze 2, czyli o metrze, które najprawdopodobniej jest niejako tuż obok tego oficjalnego, tylko służy do jako schron, jako takie tajemnicze miejsce do poruszania się pod Moskwą. Pierwsza linia została otworzona w 1935 roku, a w czasie II wojny światowej metro służyło jako schron. Oczywiście metro piękne, wspaniałe, najprawdopodobniej najpiękniejsze, jeśli mowa o metrach w ogóle na świecie. Zanim przejdę do czwartego, zasubskrybuj, udostępnij, opublikuj, pokaż znajomym, oceń, skomentuj. Idźmy dalej. Nazwa Plac Czerwony wywodzi się od słowa krasny, czyli piękny, ale też oznaczający czerwony. Więc ta nazwa Plac Czerwony wcale nie ma jakichś politycznych korzeni, tylko wywodzi się od słowa. Kolej transsyberyjska, czyli najdłuższa taka linia, ma 9288 km i 800 metrów. Moskwa, Władywostok. I po drodze mija 8 stref czasowych. A gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko czas jechania, bez żadnych postojów, bez żadnych opóźnień, trwa 152 godziny i 27 minut. Czyli naprawdę sporo czasu. Dopiero w 2013 roku piwo stało się napojem alkoholowym. Do tego czasu napoje o zawartości poniżej 10% były po prostu traktowane jako zwykły produkt spożywczy. Nie były traktowane jako coś zawierające procenty, tylko po prostu było ich za mało, żeby wrzucić je do tej grupy tych bardziej wyskokowych napoi. Dopiero w 2013 roku doszło do zmiany. Z powodu bardzo niskiego wieku, średniego niskiego wieku, jaki osiągają mężczyźni, na to składa się kilka składowych, dlaczego mężczyźni tam w Rosji żyją, statystycznie rzecz ujmując bardzo krótko, kobiet jest 9, 10, 11, zależy od danych, milionów więcej niż mężczyzn. No wynika to z tej bardzo dużej śmiertelności mężczyzn. Jak daleko leży terytorium Stanów Zjednoczonych od terytorium Rosji? 4 kilometry. Może to nam się wydawać dziwne, że nawet Alaska jest daleko oddalona od Syberii, ale to jest tak. 4 kilometry.
i mowa tu o dwóch wyspach. Na małej Diomedzie, na terytorium USA, a na wielkiej Diomedzie jest terytorium Rosji i je oddziela 4 km. Znajdują się one oczywiście w cieśninie Beringa, a co ciekawe, z Moskwy jest bliżej do Chicago niż z Chicago do Rio de Janeiro. Rosja, gdy sprzedawała Alaskę, wydawało się, że zrobili super interes, że ta sprzedaż Alaski za kilka milionów dolarów będzie dla nich czymś bardzo fajnym. Dosyć, że uważano, że tam nie ma nic cennego, że to jej umiejscowienie pod względem geograficznym, strategicznym nic nie da, to do tego obawiali się, że z terytorium Kanady Imperium Brytyjskie w końcu tą Alaskę sobie weźmie w sposób siłowy, no ale już za darmo. Więc stwierdzili, że sprzedadzą go Stanom Zjednoczonym. A co ciekawe, ta Alaska, którą teraz się pokazuje jako coś, co Rosja popełniła błąd, że ją sprzedała, przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat w Stanach Zjednoczonych uważano, że to był błąd. Że zakup Alaski to były pieniądze wyrzucone nie tyle w błoto, co w śnieg. Śmiano się, że to jest ogród z niedźwiedziami dla pewnego polityka. Dopiero później okazało się, co w tej Alasce jest, co ta Alaska kryje i jakie znaczenie strategiczne Alaska sobą przedstawia. Jeśli mowa o zimnie, o śniegu, przejdźmy do 10 ciekawostki. Soczi. Jedno z miast Rosji znajduje się w takiej samej szerokości geograficznej co Cannes we Francji. I właściwie panuje tam pogoda subtropikalna z palmami, z dużym ciepłem, z naprawdę bardzo fajnymi warunkami pogodowymi. Czyli 10 ciekawostek o Rosji. Oczywiście tych ciekawostek można by wymienić więcej. Kiedyś będzie drugi materiał, ale już dzisiaj zapraszam na kolejne ciekawostki, które będą dotyczyły Chin. Do usłyszenia.